Katarzyna Kobro urodziła się w 1898 roku w Moskwie. Rzeźbiarka i tak zwana teoretyczka sztuki była jedną z najwybitniejszych artystek związanych z awangardą w Polsce w okresie międzywojny. Do Polski przyjechała w 1921 roku ze świeżo poślubionym polskim malarzem Władysławem Strzemińskim. Ogromnie pracowita i twórcza, nie miała niestety szczęścia w życiu prywatnym. Bardzo twórcza i pracowita. Wierzyła, że sztuka może zmienić przestrzeń. Nie bała się nowoczesnych form, które wykraczały poza przyswojone, ustalone normy. Odważna, nieustępliwa i butna. Najzdolniejsza z młodych rzeźbiarek. Tak mówił o niej mąż, wielki malarz Władysław Strzemiński. W jej pracach ważna jest przestrzeń i operowanie przestrzenią, proporcja, harmonia formy tak, aby całość dzieła była częścią otaczającej właśnie przestrzeni. Jej prace przypominały troszeczkę projekty architektoniczne, tak jakby planowanie miast, planowanie budynków były ściśle powiązane z nauką i techniką. Swoje rzeźby i kompozycje opierała na obliczeniach, rytmie i kolorze. Kolor dla niej był bardzo ważny, ponieważ dzięki niemu bryła przestaje być bryłą i rozpada się na szereg płaszczyzn, z których każda już jest oddzielną częścią. W swoich projektach używała tylko kilku kolorów: czarnego, czerwonego, żółtego, niebieskiego i białego, a także szarego i srebrnego. Wybierała te kolory, bo mówiła, że mają dla niej energię. Energię też odmienną od siebie. Oglądając zaś jej dzieła, rzeźby, widzimy też kilka kompozycji w kolorze białym. Używała tego, a nie innego koloru, ponieważ uważała, że biel jest wyrazem nieskończoności. W kompozycjach widzimy też często wygięty łuk. Była wspaniałą, wolną artystką. Dzisiejszy warsztat plastyczny to praca z rzeźbą Katarzyny Kobro. Jak wspomniałam, prezentując galerię, to niepowtarzalna artystka, oryginalna, wyjątkowa. Osoba o bardzo trudnym życiorysie. Jej życie było pełne przeciwieństw, jednak jej upór i wyobraźnia zostawiły ją na kanwach historii jako osobę główną w tworzeniu jakby nurtów dalszych dla sztuki. To, co widzimy tutaj na obrazku, nazywamy rzeźbą. Rzeźbą współczesną. Czy rzeźba zawsze wyglądała w ten sposób? Czy trudno nam to zrozumieć i jakby połączyć w głowie ze słowem rzeźba? Do tej pory, w poprzednich epokach, rzeźba wyglądała troszeczkę inaczej. Zazwyczaj kojarzy nam się to z pomnikiem, z postumentem, z próbą pokazania może monumentalnej formy, czy po prostu człowieka w naturalnych wymiarach. Przypominamy sobie przepiękne rzeźby ze starożytnej Grecji. Zobaczmy, jak świat się zmienił, jak rzeźba zaczęła być traktowana jak w sztuce, jak ta forma plastyczna zupełnie się zmieniła. To, co widzimy tutaj na obrazie, to kompozycja przestrzenna. Katarzyna Kobro tworzyła właśnie takie instalacje w taki dosyć zrozumiały dla siebie tylko sposób. Wydaje nam się trochę to dziwne. Troszkę form, troszkę prostokątów, zazwyczaj prostokątów o różnych kolorach, przypadkowo ustawionych
ale tak naprawdę posiadających swój sens i rytm. Kojarzy nam się to z najwspółcześniejszą nam architekturą. To, co było wykonane kilkadziesiąt lat temu, jest ciągle świeże. Ciągle możemy powiedzieć, może to być inspiracja na przykład dla budynku. Katarzyna tworzyła z metalu. To był jej ulubiony materiał. Malowała go potem na kolory podstawowe, biało, czarno i szar. Każda rzeźba była podzielona na malowane pionowe właśnie i poziome prostokąty. Nazywamy je rzeźbami abstrakcyjnymi, bo one nic nie przedstawiają, co jest dla nas zrozumiałe. Nie jest to zwierzątko, człowiek ani roślina. To jakby wynik obliczeń matematycznych, zabawy z geometrią. Rzecz zaskakująca, bo temat jest otwarty. Możemy jako odbiorcy nazwać go mostem lub miastem lub zakupy w sklepie. Wszystko to jest zależne od naszej wyobraźni. Katarzyna Kobro nie nazywała swoich instalacji tytułami, numerowała je po prostu. Jej prace nie zachowały się niestety do naszych czasów, ale zachowała się dosyć duża ilość fotografii. Muzealnicy i konserwatorzy sztuki dbają o to, rekonstruują, aby pamięć o niej była zachowana. To, co dziś chciałabym przedstawić, to zabawa, troszeczkę naśladownictwo. Nie kopiujemy może do końca, nie będziemy opierać się na wyliczeniach i nie będziemy też szukać sposobów na pomiary, tak jak robiła to Katarzyna. Spróbujemy zrobić coś, co będzie przypominało jej rzeźbę. To będzie praca z materiału z recyklingu. Co potrzebujemy? Myślę, że zwykły karton będzie w porządku. Potrzebujemy dobry klej i kolory. Kolory podstawowe. Kolory niebieski, czerwony i żółty. Kolory podstawowe. Dołączymy też czerń i biel. Co będzie potrzebne na początku? Na początku wycinamy z tektury prostokąt. Zaczniemy od prostokąta białego. Numer 1. To on wyznaczy nam wysokość. Do tego potrzebujemy zwykłe nożyczki. I troszeczkę skupienia. Mam już pierwszy prostokąt wyznaczający wysokość naszej rzeźby. Teraz przyglądam się pudełku. W środku znajduję bardzo ciekawe elementy, które posłużą mi
jako ciąg dalszy do tworzenia rzeźby. Rozkładamy na części kartonik i mamy doskonały prostokąt. Za chwilę będziemy dopasowywać do naszej rzeźby. Rozkładam kartonik na części pierwsze, coraz ciekawsze formy. Na obrazkach w internecie, na zdjęciach, tą rzeźbę możemy obejrzeć w rzeczywistości z każdej strony. Ja wiem, jak ona wygląda, więc już tutaj czuję, że mogę się zainspirować nawet tym kartonikiem, który zgina się w tym miejscu. Doskonale. Odkładam na bok. Teraz potrzebujemy troszeczkę mniejszej formy. Niech będzie to węższa. Niech będzie to ta część. Wygląda bardzo dobrze. Potrzebujemy też podstawy. Podstawa to może być suma tej części i wystającego czerwonego prostokąta. W ten sposób nasza rzeźba będzie miała prawidłowe jakby rozłożenie. Szukamy podstawy. Niech będzie to ten prostokąt plus ten. Nasz prostokąt podstawy to ta długość. Znajdźmy kartonik. Znajdźmy go w kartoniku. Przymierzam jeszcze raz. Na oko, ale idealnie. Szerokość podstawy to wysokość tego elementu. Wyznaczyła nam się sama. Mamy już naszą rzeźbę na macie. Część ostatnia będzie wykonana z papieru. Nie mamy możliwości chyba tak idealnego wygięcia kartonika. Tak mi się przynajmniej wydaje. Spróbujmy. Może zróbmy z niego rulonik. Jest zbyt kanciasty. Tutaj ten kształt jest perfekcyjnie obły. Musielibyśmy nad nim trochę popracować. Może by się udało. Ale równie dobrze może to być pojedynczy papier. Chociaż nie. Przy ugniataniu tektura robi się zupełnie plastyczna. Potrzebujemy ją po prostu mocno ułożyć. Damy radę. To będzie całkowicie rzeźba z kartonu. Mam więc wszystkie wymiary.
zaczynamy pracę z malarstwem. Kolory podstawowe: czerwony, czerń, biel, niebieski, żółty, szarość. Przygotujmy paletkę do malowania. Dobrze sprawdzi się płaski pędzel lub grubszy okrągły, którym będziemy mogli malować przy zagięciu. Czerwony, głęboka, ciemniejsza czerwień, bezpośrednio na tekturkę. Potrzebne są dwie warstwy. Aby uzyskać bardzo głęboki kolor. Gotowe. Wysycha. W tym momencie potrzebujemy kolor czarny, aby już z dwóch stron zrobić ten element. Myjemy pędzelek. Przy ćwiczeniach malarskich nieraz powtarzałam, że nie myjemy pędzla, kolory się przenikają, tworzą ciekawe cienie, nowe barwy. Tutaj czysta barwa jest sensem. Tu pilnujemy. Musi być perfekcyjnie czyściutka. Nakładam. Pośrednio. Karton świetnie chwyta farbki akrylowe. Tu nie musimy go impregnować. I z dwóch stron. Powinnam poczekać odrobinę, bo za chwilę odbije mi się na czerwonej części. Tak, przygotuję to i wrócę. Maluję, przygotowuję kolejne elementy. Karton jest wdzięcznym materiałem, aczkolwiek podczas pracy nieco się wygina. Jednak przy wysychaniu usztywni nam się i dobrze posłuży jako próbę stworzenia naszej rzeźby. Pierwsza warstwa, tak jak mówiłam, karton trochę zabiera kolor, potrzebne są dwie. Wysycha. Przygotowałam już w kolorze ciemnego żółcienia. Ciągle mokrawy. Czekamy aż wyschnie, aczkolwiek możemy dołożyć kolejną warstwę powolutku. Kolor biały, jeżeli chodzi o karton, to kolor trochę problematyczny. Oczywiście warstwy pokryją nam go w ten sposób, żeby był w idealnie białym kolorze, no ale potrzebujemy na to trochę czasu i zwykle nie jest to druga warstwa. Potrzebujemy trochę więcej. Tego możemy użyć farby akrylowej do drewna. Idealna również do malowania kartonu. Każda z tych części mogłaby być pomalowana taką farbą, ale trzeba dysponować kolorami. Białą zwykle posiadamy w domu. I zobaczmy, jak przyjmie ją karton. Nazywa się to emalia szybko schnąca i jest biała lub półmatowa. Szeroki pędzel będzie idealny.
Musi być tylko miękki. Moczę w formie i nakładam na kartonik. Oczywiście nieprofesjonalnie nasz wydruk stosuje jako podkładkę. Spróbuję może zabezpieczać tutaj, uważać na nasze przedmioty. Malujemy, poczekamy do wyschnięcia. Mamy już gotowe wszystkie części. Mam nadzieję, że dobrze wyschły. Spróbujemy złożyć je do kupy. Mamy podstawę. Mamy przedni prostokąt. Do pracy użyjemy kleju na gorąco, który jest tylko używany przy pomocy osoby dorosłej. Przy pracy z dziećmi nie zostawiamy urządzenia ani na chwilę w ręku dziecka. Sklejamy na krawędzi i wzmacniamy większą ilością od wewnątrz. Możemy do tego użyć kleju stolarskiego, ale wymaga on trochę cierpliwości, bo mimo, że nazywają go ekspres, potrzebuje około 15 minut do zespolenia płaszcza. Skleiłam. Odczekam. Stawiamy, podpierając. Jest to może chwileczkę będzie problem, ale za chwilę będzie gotowe. Jeśli jest małe wsparcie, dokładamy klej. Potrwa to około 2 minut. Na moment. Warto mieć jakąś podpórkę. Tak. To samo robimy, przyglądając się ilustracji. Zresztą do części. Czarny jest pionowy, prostopadły do części białej i czerwonej. Nakładam, scalam, prostuję i czekam. W momencie, kiedy klej zaschnie, będziemy mogli trochę pracować z przedmiotem. Tu również za chwilę usztywnię od tyłu i po wewnętrznych krawędziach. Czekamy aż wyschnie. Przygotujmy teraz część naszego łuku. Tak jak mówiłam, może to być kartonik. On zgnieciony i wyrobiony robi nam sztywną, świetną linię giętką. Potrzebujemy do tego kolejny karton. Kartonik, który jest tą giętą częścią, wyrabiam, pomalowałam na szaro i wyrabiam, zgniatając
wszystkie tunele, które jakby tworzą strukturę korczeniku. Jest on teraz bardzo miękki, a jednocześnie bardzo plastyczny. W tej chwili skręcam go w rulonik. Powinien być pomalowany z dwóch stron. Ja tutaj dla prezentacji szybciutko. Tylko jedna część. Czekam, aż wyschnie i łączymy nasze dalsze elementy. Mamy już konstrukcję pionową. Stoi. Łączymy z podstawą. W ten sposób. Nasza rzeźba przypomina już pomysł Katarzyny. Jesteśmy blisko sztuki, w zabawie plastycznej. Sklejamy części. Aby był tu kąt prosty. Czekamy 2 godziny później. Nie, trwa to kilka minut. Za chwilę praca będzie gotowa. Klej na gorąco daje nam dużo możliwości, ale jest dosyć niesympatyczny. Zostawia wszędzie pełno cienkich nitek. Czekamy, aż wyschnie. I za chwilę postawimy naszą rzeźbę do pionu. Nasza konstrukcja, inspirowana rzeźbą, kompozycją przestrzenną Katarzyny Kobro, jest gotowa. Stoi. Możemy się jej przyjrzeć z każdej strony. Jest świetną pracą plastyczną. Trwało. Mimo zabawy z kartonem. Myślę, że warto zaproponować to dzieciom szkolnym. Przy okazji lekcji o architekturze współczesnej, o podstawach, o wielkich nazwiskach w sztuce polskiej. To jest praca z kartonu. Ja chciałam jeszcze pokazać pracę, którą możemy zaproponować, ale z elementów sklejki drewnianej. To praca wykonana przez 8-letnią dziewczynkę. Na warsztatach plastycznych z trwałej sklejki, czyli drewno. Praca, która może być świetną dekoracją pokoju dziecięcego, a przede wszystkim edukacyjną opcją na poznanie sztuki w formie, w sensie trwałym, że zostaje z uczniem na długo. Dzieci rozpoznają potem pewne rzeczy, oglądając czy w mediach, czy w albumach dzieła. Rozpoznają po kolorach, po kształcie, kodują świetnie, z czym miały do czynienia. Kilka słów może jeszcze o tej rzeźbie. E,
Ta rzeźba ma bardzo dużo dziur, otworów. Z każdej strony jest właśnie otwarta. Możemy nią obracać. Oczywiście pomalowana powinna być z każdej strony. Możemy ją obracać i z każdej strony zobaczyć, co jest za nią, za rzeźbą, jaki rzuca cień, jaką daje inspirację. Możemy sobie wyobrazić, że jest to początek jakiejś formy, że możemy ją przedłużać, dosztukowywać następne elementy. To jest bardzo twórcza zabawa. To może być dopiero początek. Ona jest otwarta, ma wystające części, bo łączy się jakby z przestrzenią, z tym, co ją otacza, z powietrzem. Te prostokąty mają różne kolory. To jest też gra jakby z naszym wzrokiem. One w rzeczywistości mają też określony rytm. Żółty prostokąt jest czerwony z tyłu i żeby ją obejrzeć, to musimy ją poznać z każdej strony i z każdej strony ona jest troszeczkę inna w opisie. Jest bardzo inspirująca architektonicznie. Może być dobrym pomysłem na początek zabawy. Użyłam słowa rzeźba otwarta i rzeźba, która ma wiele dziur. Z każdej strony inna. Co możemy zaproponować w formie poznania jeszcze innych elementów architektury czy rzeźby? Jak można powiększyć wyobraźnię? Wyobraźnie buduje wszystko, co nas otacza. Szczególnie formy proste, mobilne, które możemy dzieci na warsztatach, na plastyce mogą przerabiać i układać zależnie od wyobraźni. Coś może być czymś, a coś może być czymś następnym. Pudełka i rzeczy, które wyrzucamy, są bardzo inspirujące. Zaproponuję teraz ćwiczenie zabawy z rzeźbą otwartą. Z formą, którą można zrobić na każdej lekcji. Potrzebujemy do tego dwie ścianki. Przygotuję je i za chwilę wrócę. Przygotowałam już dwie ścianki. To kartonik sklejony, wzmocniony klejem na gorąco. Jak możemy zrobić zadanie plastyczne o rzeźbie przestrzennej? Tu z każdej strony otwartej, tu zamkniętej. Zróbmy to najprostszą metodą. Mamy do dyspozycji kartkę. Potknijmy ją na paski. Im więcej, tym będzie ciekawsza. Ja tylko tutaj chwileczkę pokażę, co może być inspiracją. Teraz możemy tą instalację nazwać las lub trudna droga. Wyobraźnia jest niezmierzona. Korzystam znowu z kleju na gorąco. Bardzo dobry będzie klej też stolarski. Przykleimy kilka elementów. Tak jak podpowiada wyobraźnia.
jeżeli las, niech nasza instalacja ma jakiś rytm. Jeśli trudna droga, myślę, że może być nieprzewidywalna. I teraz łączymy wszystkie elementy w zupełnie szalony i dziki sposób. Dokładamy zabawę w przestrzeni. Wprowadzamy chaos w nasze linie. Zamykamy je, przeplatamy, uwalniamy. Formujemy w zależności od wyobraźni. Idziemy pod szczyt lasu. W takiej formie czai się wszystkie nasze pomysły, to co dziecko ma w główce, to co podpowiada wyobraźnia. Możemy dalej wykorzystywać sztywniejsze elementy. I pracować do momentu, kiedy pomysł będzie zrealizowany. Tutaj tytuł chyba jest wyzwaniem. Las, gęsty las. Kolejnym pomysłem na zajęcia o rzeźbie przestrzennej jest też instalacja, którą można wykonać i w szkole, i w przedszkolu. Do której potrzebujemy tylko właściwie karton i nożyczki i tutaj w miarę możliwości, potrzeb, farbę. Nazwijmy sobie nasz projekt Głowa pełna pomysłów. Niech to będzie owal. Kawałek tekturki wykorzystanej do odpadów. Zostaw nam bardzo ciekawy element, który za chwilę można wykorzystać w rzeźbie pod tytułem kot. Ale w tej chwili głowa pełna pomysłów. Mamy tekturki. Tym razem bez kleju, tylko formy i łączenia. Najprostsze, jakie możemy zrealizować. Po prostu nacięcie. Wszystko się trzyma. Mamy głowę, mamy pomysł. Pomysł rodzi pomysł. Ale pomysły są różne. Nadajmy im różne kształty. Myślę, że na początku dzieci mogą wystartować z tworzeniem różnych form, a łączenie można zostawić na koniec. Spróbujmy więc
Myśli trójkątne. Myśli malutkie. Myśli kiełkujące gdzieś z boku głowy. Pomysły nieśmiałe. Pomysły, które rodzą nowe pomysły. Może pokazują nowe drogi. Pomysł główny. O, tutaj jednak może trzeba na końcu. Pomysł kiełkujący, tak, malutki, pomysł malutki. Pomysł pokazujący drogę w drugą stronę. Możemy połączyć to z rolką. Pomysł odwrotny od zamierzonego. Tekturki muszą być sztywne. Niektóre nie współpracują. Bezpieczne. Możemy dołączyć do pomysłu odwrotnego. Powstała nam w ten sposób ciekawa forma przestrzenna, którą możemy malować, którą możemy po zestawieniu z różnych kolorów nazwać przepięknymi tytułami. Możemy ją dziurkować, przeplatać nitką, sznurkiem. Możemy ją ustawiać na stojaczku. Spróbujmy, czy się uda. Mamy postumę dla naszej rzeźby. To wszystko, co widzimy, to my jako twórcy. Na zakończenie warsztatu zapraszam na obejrzenie jeszcze raz galerii o Katarzynie Kobro.